Przypominam, że słuchacie audycji Prosto z kadru, dzisiaj o Instytucie Kultury Popularnej, publikacjach z tego wydawnictwa. Jesteśmy już właśnie, mamy połączenie z Pawłem Gąsowskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich w studiu. Poza studiem i oczywiście szanowny radio słuchaczy. Paweł Gąsowski jest autorem książki Wprowadzenie do kognitywnej poetyki komiksu. Tytuł dosyć zawiły. Jestem przekonany, że niektórzy słuchacze nie do końca rozumieją, o czym jest ta książka, że ten tytuł nie zdradza. Więc na początku parę słów bym prosił ku gwoli wyjaśnienia. O czym napisałeś książkę? Tak, to wszystko tak skomplikowanie brzmi, ale jest bardzo proste w swojej naturze. Chodzi o to, że kognitywna poetyka komiksu to nic innego jak opis pewnych zasad, na których zbudowany jest komiks, czyli zasad poznawczych, które uwzględnia to, w jaki sposób widzimy, w jaki sposób odbieramy informacje, w jaki sposób to, czego się w trakcie życia nauczyliśmy, potem owocuje w naszych wszystkich tych kognitywnych, czyli właśnie poznawczych procesach i w jaki właśnie sposób komiks, czyli taki szereg nieruchomych obrazków tak naprawdę wzbudza nas wrażenie brzmienia, wrażenie trwania, wrażenie ruchu, czyli tych wszystkich rzeczy, których tam jakże pozornie nie ma. No i właśnie o tym jest ta książka, o tym, w jaki sposób nasz mózg radzi sobie z tymi wspaniałymi obrazkami, w jaki sposób to składa w jedną opowieść i dlaczego są tam właśnie te jakości, które bardzo pozornie nie powinny się tam pojawić. No tak, w wielkim, wielkim skrócie. Powiem szczerze, przeczytałem książkę, jestem pod niesamowitym wrażeniem po prostu świeżości, właśnie tej, tak jak wspomniałeś, przede wszystkim analizie, w jaki sposób nasz mózg odbiera i odczytuje komiks. Ale no kurczę, jednak muszę przyznać, że no jednak jest to książka, którą widać, że ktoś napisał to z pasji. Ja chciałem się upewnić, czy ty komiksem zajmujesz się od jak dawna? Świadomie, od kiedy pamiętam, a nieświadomie, to tak symbolicznie powiem, od 29 lat, czyli tylu, ile mam. Komiksem zajmuję się jako czytelnik właśnie od tych najmłodszych lat, kiedy właśnie czytałem Charlotte Pavel. Był jeszcze oczywiście Baranowski, te polskie komiksy. Potem pojawił się Śledziński z produktem. Z tych rzeczy polskich, które były dostępne, oczywiście te TM Semiki w latach 90., które u nas się dopiero wtedy pojawiał komiks superbohaterski na szerszą skalę. No i potem wraz z popularyzowaniem się komiksu, wraz z większą dostępnością źródeł, te moje czytelnicze zainteresowania i czytelnicze doświadczenia rosły, a badawcze pojawiły się bardzo nieświadomie, no właściwie od samego początku, bo ta pasja i potrzeba odpowiedzi na pytanie, jak to wszystko działa, była od początku, ale już takie bardziej systematyczne, badawcze zacięcie pojawiło się na studiach, czyli, mój Boże, w roku 2006, czyli już czas temu. No to była to ciekawa droga, na pewno. Mamy już, myślę, że warto w tym momencie zadać pytanie od słuchacza. Marcin pyta, co rozumiesz jako poetykę komiksu? Jakbyś pokrótce ją zdefiniował? Można to ująć bardzo pokrótce. To jest pewien zbiór zasad, zgodnie z którymi zbudowana jest narracja komiksowa. Przy czym warto zaznaczyć, komiks to jest medium strasznie dynamiczne i te zasady, które ja tam opisuję, które tam wyliczam, nie zawsze muszą zaistnieć. Tak? Komiks potrafi, zasady, które pozornie fundują go w 100%, bez których nie może istnieć, potrafi je czasami całkowicie zignorować i zaproponować coś zupełnie nowego. Więc to jest, powiedzmy, taki katalog najczęściej spotykanych rozwiązań, z dodatkiem tych rozwiązań niestandardowych oraz pokazanie pewnych korzeni, na których one się opierają i próba nawiązania jakiejś takiej nici porozumienia między tym, co eksperymentalne, tym, co zwykłe i pokazania, że to jednak wszystko dalej mieści się w ramach tego fenomenu komiksowego. Czyli patrząc, powiedzmy, z punktu widzenia nauk ścisłych, to jest taka instrukcja obsługi, wypis wszelkich możliwych zasad albo jakichś konstrukcji, według których zasady mogą być skonstruowane i próba zrozumienia tego, jak komiks działa, jak działają jego elementy i jak to się dzieje, że kiedy wszystkie połączą się razem, to powstaje właśnie coś takiego jak opowieść obrazkowa. Czy ty czytałeś z kartki? Nie. To świetna definicja. To się nazywa profesjonalizm, mój drogi. Aha, dobrze.
Pawle, ja miałbym do ciebie takie małe pytanie, ponieważ muszę przyznać, że jako pasjonat, amator zarówno komiksów, jak i też muzyki, też z góry zaznaczę, że nie miałem do czynienia z bardzo wieloma publikacjami właśnie badawczymi, naukowymi na temat komiksu. Ja byłem bardzo zachwycony i zainspirowany i nie wiem, czego bym mógł jeszcze tutaj użyć do opisania tego, jak przeczytałem, jak połączyłeś ze sobą jakby komiks i muzykę, dźwięki, jak dźwięki i muzyka, dźwięki komiks ma wiele pod pewnym stopniu ze sobą wspólnego właśnie przez to, jak czytelnik odbiera zarówno właśnie komiks i dźwięki. Jak, że tak powiem kolokwialnie, jak do tego doszedłeś? Co cię tutaj skierowało właśnie, żeby pójść też w tą stronę, żeby zanalizować komiks pod też kątem właśnie jakby dźwięku? No po pierwsze, jeżeli chodzi o ogólnie różne ujęcia badawcze w tej książce, to mam ten niezaprzeczalny komfort, że w swoim życiu zajmuję się mnóstwem różnych rzeczy i mam bardzo dobrą zdolność kojarzenia jednego z drugim. Jeżeli obrócisz moją książkę na plecy i spojrzysz na tył okładki, to zobaczysz, że również zajmuję się półprofesjonalnie muzyką. Bardzo często biegam w smokingu po filharmoniach i używam swoich strun głosowych. No i właśnie to doświadczenie w jakiś sposób mnie ukierunkowało na to, że z jednej strony czytam komiksy, prawda? To ma pewną swoją właśnie poetykę, ma swoje zasady konstrukcji i równie czytam partytury, tak, czyli zapisy nutowe. I to są dwa różne rodzaje znaków z jednej strony, ale z jednej są też do siebie bardzo podobne, bo są po części symboliczne, po części też trzeba mieć jakieś umiejętności, żeby czytać jedno i drugie. No i jeżeli już patrzymy na podobieństwo pomiędzy taką partyturą a komiksem, no to oczywiście podstawowym skojarzeniem jest dźwięk. Dźwięk, który z jednej strony no, w komiksie pojawia się, można pomyśleć, symbolicznie, no bo jak rysunki mogą oddawać brzmienie, zupełnie inną jakość. Ale z drugiej strony komiks jest w stanie wywoływać nas wrażenie konkretnych dźwięków o pewnych możliwych do określenia jakościach, które potem możemy powiedzieć, że niemal słyszymy. Nasz mózg pokazuje nam dźwięk, przywołuje go i wtedy możemy powiedzieć, no tak, ten głos postaci brzmi w taki sposób. Jeżeli ktoś robi potem film animowany, film fabularny na podstawie komiksu, to mamy swoje oceny. No ten głos postaci nie brzmi w taki sposób, w jaki powinien. No i tu można się zastanowić, ale skąd wiemy, jak powinien, tak? No i tutaj właśnie wchodzi do gry nasza wyobraźnia dźwiękowa, którą kształcimy poprzez muzykę, poprzez samo uczestnictwo w świecie, no i to, jak się uczymy czytać komiks. I właśnie ta sfera dźwięku przypomina tę partyturę, o której zaczęliśmy. Czyli mamy pewien system znaków, mamy pewną wiedzę na temat tego, co te znaki oznaczają i mamy nasz mózg, który na tej podstawie potrafi przywołać nasze jakieś doświadczenia, w tym wypadku brzmieniowe. Wszystko się ze sobą w komiksie łączy i to jest właśnie w nim wspaniałe moim zdaniem. No i właśnie tutaj pokrótce zareklamowałeś swoją książkę Wprowadzanie do kognitywnej poetyki komiksu, w której właśnie udowadniasz swoją tezę, że komiks nie jest sztuką tylko wizualną. No tak, no bo właśnie to jest ten pewien problem, który ja mam osobiście z określeniem komiksu jako sztuki wizualnej. Bo to jest twierdzenie prawdziwe, ale to jest twierdzenie prawdziwe jedynie częściowo, ponieważ z definicji dodajemy wtedy wyłącznie wizualną, taki już mamy nawyk, a to nie do końca jest w moim przekonaniu prawda, no bo przecież z jednej strony widzimy obrazki, tak, dekodujemy je. No to posługujemy się zmysłem wzroku, tak, jakości, które mamy za pośrednictwem wzroku, ale mamy też dźwięk, który jest zupełnie inny od doznania wzrokowego. Mamy też ruch, mamy też wrażenie trwania, czyli mamy czas, który jest niewizualny. Mamy mnóstwo różnych jakości, które nie są wyłącznie wizualne, więc mówienie o komiksie i medium wizualne trochę to spłyca. Tak samo, jeżeli idziemy do muzeum, obserwujemy rzeźby, obserwujemy obrazy, to z jednej strony mamy to doznanie wizualne. Widzimy jakiś kształt, widzimy jakąś formę, mamy jakąś opinię, jakieś wrażenie, doznanie. Z drugiej strony mamy też jakiś artykuł, który przeczytaliśmy, mamy jakieś zdanie od znajomego, mamy jakieś własne wyobrażenia, które werbalizujemy. To znaczy na takie poznanie wtedy składa się nie tylko obraz wizualny, który poznajemy bezpośrednio za pośrednictwem oczu, ale też nasze doświadczenia, nasze wykształcenie, zdobyte informacje itd., itd. I wszystko tworzy nam się w jedno skomplikowane i multimodalne doświadczenie, które komiks właśnie wnosi na wyższy poziom, bo takie doświadczenie to jest kadr za kadrem, to jest takie bombardowanie multimodalnością. I chociażby z tego względu właśnie mam kłopot z tą wizualnością komiksu. Aha. Ja bym tak tutaj jeszcze chciał nawiązać do właśnie kilku rozdziałów w książce, w których opowiadasz na przykład dużo na temat kadru, tych wszystkich ramek, czy też ścieżek czytania komiksu. I tak, czy zastanawiałeś się też...
aby poddać analizie, czy te wszystkie zasady, o których piszesz, tutaj ta cała teoria, o której rozważasz pod tym kątem, czy to wszystko może być też zastosowane na przykład do takich troszeczkę innych rozwiązań technologicznych w komiksie, to znaczy, kiedy mamy na przykład do czynienia z komiksem cyfrowym, który daje zupełnie jakby troszeczkę inne odczucia podczas lektury, na przykład polegające na tym, że użytkownik, czy właściwie czytelnik takiego komiksu cyfrowego może jakby kontrolować to, kiedy na przykład pojawia się jakiś dany kadr, albo coś odkrywa, co jest ukrytego za tym kadrem. No bo są niektóre z wydawnictw tych zagranicznych, tych największych, właśnie tego typu rozwiązania oferują. Czy myślisz, że te wszystkie tutaj jakby rozważania mogą też bez problemu znaleźć tam zastosowanie? Czy tam by musiały powstać zupełnie jakieś inne wariacje na ten temat? Nie powiedziałbym na pewno, że zupełnie inne wariacje, jeżeli chodzi o komiks cyfrowy. To, o czym piszę w swojej książce, mogłoby ulec pewnemu dostosowaniu. Chociaż tak naprawdę poza pominięciem tabularności lektury, czyli tego, że postrzegamy całą stronę naraz i chcąc, nie chcąc widzimy kadry sąsiednie i coś już wiemy, zanim do nich dojdziemy, na ich temat, to poza tym, jeżeli chodzi o funkcje formalne, to komiks internetowy wcale się od tego papierowego tak bardzo nie różni. Sama tabularność lektury oczywiście wpływa na pewne wrażenia, na pewne efekty, jeżeli twórca chce osiągnąć efekt szoku i na przykład ostatni kadr jest całkowitym zwrotem fabularnym, niespodziewanym, no to w wypadku komiksu papierowego najlepiej ukryć go na całej stronie po przewróceniu kartki, tak? Czyli żeby to było jakieś zaskoczenie, bo jeżeli ukryjemy go po prostu w prawym dolnym rogu strony, no to nasz wzrok gdzieś tam ucieknie, spojrzy, już będzie przeczuwał taki zwrot. W wypadku komiksu cyfrowego oczywiście to może zostać odsunięte na dalszy plan, bo czytelnik sam powoli każdy kadr kolejny może dodawać i wreszcie ten ostatni pojawia się faktycznie niespodziewanie. Mhm. Więc jeżeli chodzi o takie chwyty, to na pewno tutaj są jakieś znaczne różnice, przede wszystkim odbiorcze, ale jeżeli chodzi o poetykę samą w sobie, no to jednak mimo wszystko komiks internetowy i papierowy opierają się na dokładnie tych samych pryncypiach. Rozumiem, a wiesz co, nie mogłem się powstrzymać. Jako fan postaci Mrocznego Rycerza zatrzymałem się na dłużej przy twoich rozważaniach, kiedy podajesz jako przykład finałową stronę z Zabójczego Żartu, gdzie poruszyłeś temat takiej teorii, która się ostatnio też bardzo popularna zrobiła za sprawą chociażby właśnie Granta Morrisona odnośnie tego, czy na samym końcu Batman zabija Jokera. Podałeś, że teraz postaram się tutaj dobrze zacytować, że pozwalasz sobie tam udzielić dwóch równie prawdziwych odpowiedzi, oczywiście, że tak i oczywiście, że nie. I wszystko jakby, jeśli ja tutaj dobrze zrozumiałem twoje rozważania, wszystko jest oparte tak na dobrą sprawę na tym, jak czytelnik sam dokładnie odbierze tą scenę. No, a powiedz mi, czy w takim wypadku, kiedy wchodzi jakby dodatkowy jeszcze czynnik, taki jak oryginalny scenariusz do komiksu, który może definitywnie określić, jaka jest wersja prawdziwa, to czy w takim wypadku jest to w jakimś sposób ograniczenie takiego odbioru, czy też to, że sobie istnieje gdzieś oryginalny scenariusz komiksu, który coś konkretnie pokazuje, jakby nie ma znaczenia tutaj w tym wypadku? No z tym scenariuszem to się trochę cofamy do strukturalistów, którzy uważali, że sens dzieła zawarty jest w samym dziele i właściwie jest tylko jeden sens, ten, który nadał mu autor i trzeba go odkopać. Z kolei to, co ja bardzo lubię w postmodernizmie, mimo wielu jego wad, jest to, że postmodernizm stwierdził, że zasadniczo to, jaki jest sens danego dzieła, w ogóle nie zależy od autora. Autor po prostu daje pewną formę. Ostatecznym źródłem sensu jest tutaj czytelnik. Więc my możemy dotrzeć do scenariusza, możemy zobaczyć, jak scenarzysta widział tę sytuację, ale w moim przekonaniu, i to zasadniczo rozwiązanie o wiele bardziej lubię niż to strukturalne, będziemy wiedzieli tylko, jaka jest opinia scenarzysty, jak on chciałby, żeby historia się skończyła, ale właściwa historia tak naprawdę rozgrywa się w umyśle czytelnika i to, co czytelnikowi bardziej pasuje albo do czego jest bardziej przekonany, to powinno być właściwe zakończenie, bo w ten sposób historia się broni trochę przed starzeniem. Z jednej strony mamy pewną opowieść, bardzo dobrym przykładem są mity greckie chociażby, w ogóle mity wszelkiego rodzaju. Mamy jakąś opowieść, która ma jakieś osadzenie kulturowe, ma swoje znaczenie i w danym kontekście znaczy
określoną rzecz. No ale czasy się zmieniają, zmieniają się nasze doświadczenia, zmienia się nasz stan wiedzy, ale te opowieści dalej wracają. Dlaczego? Bo potrafimy je sobie przedefiniować, potrafimy po raz kolejny odczytać je w inny sposób, nadać im niekiedy zupełnie odmienne znaczenie. I właśnie dlatego bardzo lubię taką otwartość zakończenia Zabójczego Żartu, że z jednej strony możemy uznać, że to jest po części kanoniczna opowieść, na końcu której Joker znowu wróci do zakładu Arkham, znowu z niego ucieknie i tak dalej, ale możemy też pomyśleć, że to jest, i to jest moim zdaniem lepsze zakończenie, ja sobie dla siebie takie wybieram, nie zabraniając oczywiście nikomu wybrania innego, że Batman wreszcie skręca kark Jokera, co powinno stać się po 1000 razy wcześniej, tylko nie stało się, no bo wtedy niestety historia by się zakończyła i już nie byłoby za bardzo o czym opowiadać. Chociaż w komiksie nikt nie umiera definitywnie, więc to też nie jest żadne ograniczenie. Tak, ale to jest w skrócie, bo się trochę rozgadałem. W skrócie, bardzo lubię w komiksie to, że sami możemy tworzyć te światy, sami możemy tworzyć sobie te wszystkie uniwersa, możemy dodać informacje, które nie są nam podane w sposób bezpośredni i tak jak w wypadku Zabójczego Żartu, czasami wybierać sobie zakończenie, wybierać sobie bieg opowieści i odczytywać opowieść na własną modłę. I to jest bardzo ciekawe właśnie w komiksie, niezależnie od intencji scenarzysty czy rysownika. Wyprzedziłeś moje pytanie, bo właśnie chciałem też się ciebie zapytać, jak ty odbierasz to zakończenie, ale w takim razie bonusowe jeszcze pytanie, bo to mnie też bardzo intryguje. Jak duży miałeś wkład w to, jak wygląda ilustracja na okładce? To znaczy, chodzi mi o te wszystkie nawiązania, które tam zostały zawarte. Jeżeli chodzi o wszystkie nawiązania, to wszystkie są moje, ale bezbłędne wykonanie i tutaj mogę bardzo chwalić, bo nie ja rysowałem okładkę, więc to nie jest tak, że wpadam w samo uwielbienie. Tutaj wszelkie granty i wszelkie wyrazy uznania i pieniądze i sława powinny trafić do Łukasza Żukowskiego, mojego kolegi, który tę okładkę właśnie stworzył, który przemyślał rozmieszczenie tych elementów w taki sposób, żeby to miało ręce i nogi, a nie tak jak ja, że wrzuciłem wszystko do jednego pomieszczenia i cieszę się, że jest tyle nawiązań i tyle zagadek do rozwikłania. Projekt ogólny, jeżeli chodzi o zawartość mój, o rozmieszczenie i wykonanie to właśnie Łukasz Żukowski. Szacun z mojej strony, taka prywata za nawiązanie do Adventure Time. Adventure Time uwielbiam, jest to moim zdaniem serial najbardziej inteligentny serial animowany od czasu Animaniaków. Dwa kciuki w górę ode mnie. Nie wiem jak od was. No cóż, nasz czas dobiega końca, bo jeszcze musimy wyłuskać trochę dla naszego ostatniego gościa. Tak, dziękujemy serdecznie Pawle za to, że mogliśmy porozmawiać. Dzięki za poświęcony czas. Bardzo ci dziękujemy. Dziękuję serdecznie, zawsze do dyspozycji. Do widzenia. Do usłyszenia. Do widzenia. Przypominam, że Paweł Gąsowski jest autorem książki Wprowadzenie do kognitywnej poetyki komiksu.